Słuchajcie, tak się zdarzyło, że jesteśmy w takim okresie w życiu naszego Kościoła, gdzie wyraźnie możemy odczuć niewielkie przyspieszenie. To niewielkie przyspieszenie, ono gdzieś w liczbach też można je określić. Przez rok ochrzciliśmy 40 osób, czyli przynajmniej tyle się nawróciło, a dodając ludzi z Grajewa 50 od 60. Trochę to jest. Napawa nas to optymizmem, ale rozmawiając z niektórymi z was doszliśmy do takich wniosków, że w tym tempie za naszego pokolenia nie jesteśmy w stanie doprowadzić tego miasta do Jezusa. Jeśli będziemy chrzcili 60 osób rocznie, nawet w ciągu 10 lat 600, w ciągu 100 lat 6 tysięcy, a miasto 300. Więcej umrze, niż będzie zbawionych. Ale jest jakieś przyspieszenie i ono napawa mnie optymizmem. To też ma wymiar, jak widzieliście na tej tablicy ogłoszeń. Każdego dnia mamy spotkania, na których głosi się Ewangelię. I byłem 3 tygodnie temu na spotkaniu z pastorami z innych miast i tam przyszła kobieta, liderka młodzieżowa, ona mówiła o potrzebach ewangelizacji, że dobrze by było, żeby jak raz na jakiś czas odbywały się ewangelizacje. Ja powiedziałam tak do pastora, który był najbliżej mnie, mówię, wiesz, my mamy wakacje, więc troszkę zwolniliśmy, mamy 2 razy w tygodniu ewangelizację. Ale już mówię, kończą się wakacje, będzie październik, będziemy mieli 7 razy w tygodniu. I on tak ze zdziwieniem na mnie popatrzył, jak ja bym mówił o jakichś rzeczach, które gdzieś tam nie mieszczą się w Kościele. Tak? Czasami jesteśmy tak bardzo przejęci funkcjonowaniem Kościoła, opłatami za różne sprawy, że zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Ja dziękuję Bogu za to, że w naszym Kościele czasami 2 razy dziennie są spotkania, na których głosi się Ewangelię. Bo każde nasze spotkanie to jest spotkanie, na którym głosi się Ewangelię, na którym wskazuje się na Jezusa, tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Słuchajcie, i ja w dalszym ciągu chcę mówić z optymizmem o tym, co się dzieje w naszym Kościele. Może tego nie zauważasz, może to zauważasz, może to cię cieszy, może martwi, może się zastanawiasz, czy możesz mieć w tym udział, jaki możesz mieć w tym udział. I słuchajcie, rzecz niezwykła, na ostatnim piątkowym spotkaniu modlitewnym mamy, ci, którzy nie chodzą, to wam powiem, jak to wygląda. Mamy czas uwielbienia, czas świadectw, czas modlitwy o potrzeby. I w ten piątek pierwsza osoba, która miała powiedzieć o tym, jakie ma potrzeby, w bardzo Boży sposób ustawiła resztę grupy. Ona powiedziała tak, ja mam wszystko. Absolutnie, mam Boga i mam wszystko. Ale jedno, co chcę, to chciałbym być bardziej użyteczny. Mówi, ja jestem użyteczny, ale chcę być jeszcze bardziej użyteczny. I już poszło. Później każdy następny mówił, chcę być użyteczny, chcę być bardziej użyteczny, chcę być bardziej użyteczny, chcę być bardziej użyteczny. Doszło do mnie, ja już mówię, ja już nie chcę być bardziej użyteczny. Wy bądźcie bardziej użyteczny. Ja nie chcę wam w tym przeszkadzać. Ale to jest coś niezwykłego. Czyli zrozumiałem, że jest w nas radość związana z tym, że można zaangażować się w budowanie Kościoła, można wziąć odpowiedzialność za jakąś tam dziedzinę funkcjonowania naszego Kościoła i można prosić o to, żeby być bardziej użytecznym. Słuchajcie, skończył się czas bycia nieużytecznym. Sławek do mnie zadzwonił w tym tygodniu i powiedział, cześć Krzysiek, jest potrzeba. Trzeba grupę domową otworzyć w Łapach. Ja mówię, super, myślałem o tym od pewnego czasu, nawet sondowałem możliwość z ludźmi, którzy w Łapach mieszkają, ale mówię, jest jeszcze Wasilków, sporo ludzi stamtąd się nawróciło, jest jeszcze Choroszcz, też kilka osób stamtąd jest nawróconych, jest jeszcze wiele innych miejsc, czyli zobaczcie, jest potrzeba i jest potrzeba, by stać się użytecznym. I teraz chciałbym, żebyśmy po tym wstępie przypomnieli sobie, do czego jako Kościół zostaliśmy powołani.
Co mamy robić my, którzy jesteśmy już dłużej wierzący wobec tych 40 osób, które gdzieś w ostatnim roku pojawiły się w naszym kościele? To jest 1/3 naszego zboru. 1/3 naszego zboru to są niemowlaki. Roczny człowiek wierzący to jest taki niemowlak. I co my powinniśmy robić względem tych osób? Pamiętacie, nie tak dawno temu ogłosiłem kazanie o uczniostwie i w tym kazaniu powiedziałem, że każdy z nas został powołany przez Jezusa. I tam były 3 takie podstawowe sprawy związane z tym powołaniem. Ewangelia Marka, 3 rozdział. Po pierwsze, Jezus powołuje nas do tego, żebyśmy z Nim byli. Żebyśmy się nauczyli z Nim trwać. A więc nie możesz zrobić nic więcej. Nie możesz zaangażować się w żadne dzieło ewangelizacyjne. Nie możesz prowadzić grupy domowej. Nie możesz otworzyć kościoła. Nie możesz zostać apostołem. Nie możesz zostać ewangelistą. Nie możesz zostać pastorem. Nie możesz zostać nauczycielem. Nie możesz zostać nauczycielem szkółki niedzielnej, jeśli nie będziesz trwał w Jezusie. To znaczy, możesz te wszystkie funkcje pełnić. Tak? Możesz te wszystkie funkcje pełnić, ale jeśli nie będziesz trwał w Jezusie, to bardzo szybko się wypalisz. Jeśli nie będziesz trwał w Jezusie, to bardzo szybko nie będziesz wiedział, co powiedzieć tym ludziom, którzy będą oczekiwali od Ciebie tego, że coś im powiedz. A więc pierwszą podstawową sprawą, o którą chciałbym zwrócić nam uwagę i przypomnieć, to mamy trwać w Jezusie. I mamy tutaj w Kościele kilka spotkań, które pomagają nam nauczyć się tej wytrwałości bycia w Jezusie. Jednym z tych spotkań są grupy domowe. Tam oprócz tego, że głosimy Boże Słowo, uczymy się, jak trwać w społeczności. To jest coś niezwykłego, bo w tamtym roku rozpoczęliśmy grupę domową. Tam byli ludzie, którzy czasami, kiedy ja nie mogłem z Arletą być, wspierali tą grupę i prowadzili ją. I w tym roku oni zaczynają własną grupę. To jest coś niezwykłego. Ale nauczyli się trwać. Nauczyli się spotykać, nauczyli się dzielić Bożym Słowem i dzięki temu, wierzę, są w jakiś sposób przygotowani do tego, żeby rozpocząć tą nową służbę. A więc zobacz, jeśli jesteś człowiekiem, który już od wielu lat przychodzi do kościoła, to grupa domowa jest takim dla ciebie miejscem, gdzie możesz nauczyć się, gdzie możesz uzupełnić, gdzie możesz nauczyć się trwać przy Jezusie. Jeśli jesteś kimś, kto od niedawna przychodzi do kościoła, mamy dla ciebie 2 propozycje. 3, bo oczywiście grupa domowa jest również dla ciebie, ale taką propozycją wyjściową jest kurs Alfa. Alfa. Pierwsza litera alfabetu. Nie ostatnia. To nie znaczy, że po kursie Alfa już będziesz Alfą i Omegą. Będziesz to dopiero Alfą. Nauczysz się, jak trwać codziennie, nie tylko od święta. Jak trwać z Jezusem, więc zapraszam w imieniu Pawła do tego, żebyś dołączył się do kursu Alfa, byś się nauczył trwać w Jezusie. A jeśli jesteś człowiekiem, który został wyzwolony z różnego rodzaju uzależnień, albo jeszcze borykasz się z jakimiś sprawami, to mamy dla ciebie grupę wsparcia. To nie jest alternatywa dla grup domowych. Niektórzy myślą, że to jest alternatywa dla grup domowych. Nie. To jest grupa wsparcia dla tych, którzy szczególnie potrzebują trwania w Chrystusie, żeby nie wrócić do tego, z czego Bóg ich wyciągnął. I po tym okresie bycia w grupie wsparcia, po 9 miesiącach, ci ludzie będą wysyłani do grup domowych. Jeśli to ci nie wystarczy, żeby trwać w Jezusie, są jeszcze niedzielne nabożeństwa. Ale nie ograniczaj swego trwania w Jezusie tylko do niedzielnych nabożeństw i nie ograniczaj swojej bytności na tych niedzielnych nabożeństwach do tylko tego, że raz w miesiącu przyjdziesz. To za mało, żeby trwać. Nie mam wątpliwości, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy przychodzi na spotkania, czy nie przychodzi na spotkania, trwa w Jezusie. Ale Kościół to nie jest bycie singlem. Nie powołał Bóg jednoosobowych kościołów. Czy powołał? Eklezja, zgromadzenie wywołanych ludzi, pojedynczych osób, ale Kościół jest w momencie, kiedy oni się zgromadzają na jednym miejscu. I zobaczcie, Jezus powiedział, nie tam, gdzie sam jesteś, tam ja będę. Jest, bez wątpienia, ale powiedział, gdzie 2 lub 3, tam szczególnie ja jestem. Jest moja obecność. Zobaczcie, pierwsza podstawowa sprawa dotycząca naszego powołania, trwaj w Jezusie. Ale później Jezus mówi, że oprócz tego trwania w Nim jesteśmy powołani i wyposażeni. Otrzymujemy moc Ducha Świętego po to, żeby iść.
i czynić uczniami. Po to, żeby iść i mówić poselstwo Ewangelii dla innych osób. Czyli trwanie w Jezusie przygotowuje nas do tego, do czego tak naprawdę jako Kościół zostaliśmy powołani. Do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. I słuchajcie, rolą, moim zadaniem, zadaniem Kościoła jest to, by przygotowywać świętych do dzieła posługiwania. Kto z was jest święty? Wszyscy, prawda? Już nie podnosimy rąk. Każdy, kto jest w Chrystusie, kto trwa w Chrystusie, jest święty. A więc każdy, absolutnie każdy jest powołany do tego, by być przygotowanym do dzieła posługiwania innym. Każdy. Ja też? Każdy. I jak to jest z tym powołaniem, tak? Kiedy słyszymy, że słuchaj, Bóg cię wybrał, żebyś był z Jezusem, wyposażył cię w moc po to, żebyś szedł i zdobywał świat dla Jezusa, nie dla siebie. I jak my reagujemy na takie powołanie? Słuchajcie, jest człowiek w Piśmie Świętym, no, najlepszy migacz w dziejach historii. Ja nie znam lepszego człowieka, który więcej razy przeciwstawiał się Bożemu powołaniu niż Mojżesz. Nie znam człowieka, który bardziej, mocniej mówił: Boże, pomyliłeś się, jeśli chodzi o moje powołanie. Księga Mojżeszowa, druga, od trzeciego rozdziału. Tam w pierwszym wersecie czytamy, gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej. I tam objawił mu się Bóg. I Bóg powiedział mu, dlaczego się objawia. I Bóg powiedział: słuchaj, napatrzyłem się na niedolę mego ludu, wybieram ciebie, żebyś poszedł do Faraona i żebyś zakomunikował mu, że dość, nie będzie już prześladował mego ludu. I co zrobił Mojżesz? Powiedział: ale Boże, 40 lat tu na pustyni czekam, aż w końcu mnie użyjesz. Już nie mogłem się doczekać, nóżkami przebierałem, kiedy mi się objawisz. Nie. Mojżesz powiedział coś takiego: kim ja jestem? Wychowany na dworze Faraona. Tak? Córka Faraona go wychowała. Może trzeci w hierarchii ważności kiedyś w Egipcie. Może czwarty, ale w pierwszej dziesiątce na pewno. I on na Boże powołanie mówi tak: kim ja jestem i dlaczego miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I Bóg go przekonuje. Mówi: ja cię posyłam, abyś wyprowadził ten lud z Egiptu. I myślę sobie tak, no, Bóg powiedział, Mojżesz miał wątpliwości, Bóg powiedział, więc Mojżesz przestał mieć wątpliwości. W 13 wersecie czytamy, lecz Mojżesz mówi dalej: dobrze, przychodzę do synów Izraela, niech tak będzie, Boże, jak chcesz. Mówię: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają: jak ma na imię? Co wtedy im powiem? Prawda? Kolejna wymówka. Ja z tobą sobie rozmawiam, ale mam później to przekazać innym ludziom. I co ja im powiem? I Bóg objawia swoje imię. I mówi: powiesz, że jestem, który jestem. Powiesz, że ten Bóg przysyła mnie do was po to, żebyście wyszli z Egiptu. Nie kończą się wątpliwości Mojżesza. W 4 rozdziale, w 1 wersecie Mojżesz mówi dalej: a jeśli mi nie uwierzą i nie usłuchają mojego głosu, a raczej powiedzą: Pan, nie objawił się tobie. I Bóg dalej go przypomina: ja cię powołuję. Ja cię wysyłam. Ja objawiam ci swoje imię. Ja ci daję zadanie. Ja ci mówię, co masz zrobić. Później jest ten... Mojżesz doświadcza cudu z ręką. To go przekonuje o tym, że Bóg będzie z nim. Wydaje się, że to już jest koniec. Ale powiedziałem, że Mojżesz jest specjalistą, że nie znam drugiej osoby, która tak bardzo mocno nie chciała zrobić tego, do czego Bóg mnie powołał. Tak była oporna. W końcu Mojżesz powiedział, że ja jestem człowiekiem nieobrzezanych ust, ciężkiego języka, a mówiąc po polsku, jestem jąkałą. I jak mam pójść do Faraona? Przecież zanim powiem, po co przyszedłem, to oni się zniecierpili i wyrzuci mnie do krokodyli. Prawda? Czy słyszałem historię o człowieku, który był jąkałą i w Ameryce dystrybuował Biblię?
Wydawałoby się, od domu do domu chodził i sprzedawał Biblię. Wydawałoby się, że nie ma szans, by sprzedać chociaż jedną. Ale on dzwonił, tam ktoś otwierał drzwi, on zaczynał się jąkać. Zanim powiedział, o co chodzi, to ludzie już dawali pieniądze i brali Biblię i zamykali drzwi. Nie mieli czasu na to, żeby słuchać, aż on wyjąka, po co przyszedł. I odniósł sukces, prawda? Chociaż ci, którzy handlują albo prowadzą sprzedaż bezpośrednio, wiedzą, że ten kontakt z klientem jest najistotniejszy, że klient musi zostać gdzieś tam przez pierwsze wrażenie pozyskany. A więc Mojżesz mówi, kolejna wymówka, już wie, że jak ma Bóg na imię, już wie, że będzie z nim, że będzie czynił cuda, ale mówi, słuchaj, Boże, no ty chyba nie wiesz, że ja się jąkam i nikt nie zrozumie mego poselstwa. I Bóg dalej mówi, kto stworzył usta? Mówi, ja. I mówi, wiem, że masz obawy, więc ty będziesz mówił do swego brata Aarona, a on, tak jak prorok, będzie przekazywał te słowa Faraonowi. I najprawdopodobniej, kiedy stanęli przed Faraonem, to nie Mojżesz mówił, tylko Aaron. Mojżesz tylko stał i potwierdzał swoją obecnością te słowa, które mówił Aaron. Zobaczcie, każdy z nas jest powołany. Każdy z nas ma do odegrania w tej społeczności określoną rolę. Możesz próbować się wymawiać. Mogą to być bardziej konkretne wymówki niż te, które miał Mojżesz. Tam w pewnym momencie Bóg aż się na niego zdenerwował. Ile można? Prawda? Bóg mówi, ja cię wybieram, ja cię posyłam, ja będę z tobą, a Mojżesz kombinuje. Nie mogę, nie dam rady, nie potrafię i tak dalej. Słuchajcie, każdy z nas absolutnie jest powołany do tego, żeby służyć Bogu, żeby być użytecznym w Kościele, tak jak to na ostatnim spotkaniu modlitewnym modliliśmy się. A rolą Kościoła, rolą liderów Kościoła, moją rolą, tak to jest w Piśmie Świętym napisane, jest przygotować nas do tego, żebyśmy mogli to czynić. Otwórzmy list do Efezjan. To jest ten kluczowy tekst, z którego dzisiaj chciałbym kilka prawd dla nas przypomnieć. W pierwszym wersecie, 4 rozdział listu do Efezjan, apostoł Paweł mówi: zachęcam was zatem, ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Każdy z nas został powołany i musi żyć zgodnie z tym powołaniem. Musi to powołanie, może utrzymać to jest niewłaściwe słowo, ale musi je w umiejętny sposób używać. W 7 wersecie, w tym 4 rozdziale, Paweł mówi dalej: każdemu spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Czyli to Boże powołanie, ono nie wykracza poza twoje zdolności i możliwości. Tak Mojżesz myślał, że powołanie Boże wykracza poza jego zdolności. I powiedział w końcu, nie potrafię mówić, a mnie wysyłasz, żebym był liderem, żebym był ustami narodu, który jest prześladowany. Boże, ty postradałeś zmysły. A nie, Bóg nie postradał zmysłu. I tutaj w liście do Efezjan jest napisane, każdemu spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Jezus wie, co jesteś w stanie zrobić, a czego nie jesteś w stanie zrobić. Tak? On wie o tym. On wie, że bez Niego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Prawda? I dlatego w każde nasze powołanie On się jakby wciska. I mówi, będę z tobą. Kiedy będziesz bezradny, kiedy będziesz bezsilny, kiedy będziesz zmęczony, kiedy nie będziesz miał już pomysłów, będę z tobą i będę cię wspierał. Słuchajcie, i dalej w tym liście do Efezjan czytamy, po co istnieje Kościół? Do czego jesteśmy powołani? W jaki sposób ma to powołanie być realizowane? On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami. Uczynił to po to, aby wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Już kiedyś o tym mówiłem, nie wiem, czy w tym roku, czy w tamtym, że te funkcje to nie zaszczyty, a to praca. Słuchajcie, Pismo Święte, Nowy Testament mówi, że Kościół jest budowany na fundamencie apostołów i proroków.
To jest ten kamień węgielny. Wiadomo, Chrystus, później apostołowie i prorocy. Kim są apostołowie? Jeszcze raz przypomnę, jest ta wąska grupa 12 ludzi i w wielu kościołach mówi się, że już nie ma apostołów. To nieprawda. Dzisiaj są apostołowie. W naszym kościele mamy póki co jednego apostoła, ale mam nadzieję, że będzie więcej. Sławek jest apostołem, bo apostoł to jest ktoś, kto jest wysłany, wybrany, wysłany do tego, żeby zakładać kościół, żeby zakładać społeczność, żeby jechać do miejscowości, gdzie nie ma kościoła i żeby ten kościół stworzyć. I zobaczcie, Sławek w niezwykły sposób odebrał to powołanie. W niezwykły sposób, cudowny sposób się do niego przygotował. Został wysłany i nie ograniczył się do Grajewa. On ma potrzebę. Ma grupę w Ełku, która mu się bardzo szybko rozrasta. Ma grupę w Mońkach, która mu się bardzo szybko rozrasta. I ma grupę w Grajewie, która mu się rozrasta. Trzy miejsca. On jest sam. Więc są potrzebni następni. Prawda? A to są tylko trzy miejscowości w kierunku na Mazury. A w kierunku na Warszawę mamy miasta, gdzie nie ma społeczności, gdzie musimy wysłać apostołów. A w kierunku na wschód jest trochę lepiej, tak? Bo tam mamy Hajnówkę, gdzie jest społeczność, potem mamy Bielsk Podlaski, gdzie jest społeczność, ale są miejscowości takie jak Sokółka, Czarnobiałostocka, gdzie tej społeczności nie ma i musimy tam wysłać apostołów. Wiemy, że to jest trud znaleźć kogoś, kto będzie apostołem. Wiemy, że to jest trud namówić go do tego, żeby wszystko zostawił i pojechał. Ale widzimy na przykładzie Sławka, że można to zrobić i że jako Kościół doskonale się zaangażowaliśmy w to, aby to apostolstwo jego wspierać. Słuchajcie, a więc Bóg może będzie chciał spośród słuchających dzisiaj te słowa powołać apostołów. Ładnie to brzmi, prawda? Nie tego wąskiego kolegium 12, ale tych, którzy zostawią wszystko i pojadą do miejsc, gdzie nie ma społeczności i zaczną te społeczności budować. My jako Kościół, ja jako pastor w tym Kościele, mający już doświadczenie i Sławek, który gdzieś to już praktykuje, jesteśmy w stanie pomóc. Sławek tak bardzo dobrze to swoje apostolstwo wypełnia, że jest już zapraszany przez Ligę Biblijną do tego, żeby uczyć, jak zakładać Kościół. Człowiek, który 2 lata temu skończył program Ligi Biblijnej, teraz jest zapraszany jako żywy przykład tego, że można w Polsce zakładać społeczność i można odnieść sukces. A więc Bóg uczynił apostołów, po drugie uczynił proroków. Prorocy to są ci, którzy przemawiają w imieniu Pańskim. I to jest też takie bardzo ekscytujące. Prawda? Ale to jest ekscytujące dla tych, którym się wydaje, że prorok to wróżka. To tylko dla tych jest ekscytujące. Dla tych, którzy wiedzą, na czym polega funkcja proroka, to oni są świadomi odpowiedzialności. Tak? Bóg daje słowo, ty musisz to słowo przekazać i ludzie, którzy to słowo odbierają, muszą je zrozumieć i osądzić. Prawda? Prorok to nie jest ktoś, kto pepla, co mu ślina na język przyniesie. To nie prorok, to gaduła. Prorok mówi to, co powiedział mu Bóg. Mówi Słowo Boże i poddaje się osądowi. Kościół może to słowo przyjąć, może to słowo, jak to było w Starym Testamencie z prorokami, odrzucić. I teraz w jaki sposób wychować, w jaki sposób sprawić, żeby prorok nigdy nie mówił słowa, które nie jest zgodne, które nie pochodzi od Boga. No musi nauczyć się trwać w Słowie Bożym. Musi znać to Słowo Boże. Musi rozpoznać między wieloma głosami głos Boży. Pamiętacie, opowiadałem historię z owcami, ze Sławkiem, kiedy gdzieś byliśmy w górach i było stado owiec, poszliśmy na wycieczkę i Sławek podszedł do tych owiec i one przybiegły, bo zobaczyły człowieka. I pomyślały, że to jest ich pasterz. I Sławek zaczął do nich mówić i one uciekły. Nie rozpoznały głosu. A więc prorok w szczególny sposób musi rozpoznać spośród wielu głosów, czy ten głos jest Bożym głosem, czy Jego głosem, czy jakimś zupełnie innym głosem, tak? Ta znajomość Bożego głosu ma miejsce wtedy, kiedy przebywasz z Bogiem, trwasz w Jezusie, znasz Jego Słowo. Innych uczynił ewangelistami. Ewangelista to jest ktoś taki, kto każdą okazję, każdą sposobność wykorzystuje do tego, żeby głosić Ewangelię.
Ja obawiam się, że jestem ewangelistą. Spośród tych wielu jakichś służb, o których czytamy, wydaje mi się, że najbardziej trafne jest to, że jestem ewangelistą. Ja nie cierpię administracji. Liderzy w Kościele o tym wiedzą, że nie cierpię administracji. Ja potrzebuję, zobaczcie, jeśli ktoś jest powołany do tego, żeby być administratorem, ja potrzebuję wsparcia. Ale jak to wygląda, jak wygląda przeze mnie załatwianie kwestii administracyjnych, opowiem wam historię z przedwczoraj. Poszliśmy wraz z Anią Rydzewską do zarządu mienia komunalnego, bo znowu jakieś tam donosy na to, że na kościele ulicznym jest za głośno, więc została Ania zaproszona do tego, żeby porozmawiać i Ania zapytała mnie, czy ja mogę iść z nią i powiedziałam, okej, pójdziemy. I dobrze się stało, że dołączyłem do niej, bo się okazało, że 4 osoby tam były z miasta, 5 nie doszła i gdyby Anka była sama, to sobie wyobraźcie, 1 na 4, na 4 i mogłoby to różnie się skończyć. Ale ja byłem, więc zaczęliśmy rozmowę i ta rozmowa gdzieś tam nie układała się we właściwym kierunku, bo byliśmy namawiani do kompromisu, a to, co nam proponowano, nie było kompromisem, więc w końcu powiedzieliśmy, proszę Państwa, kompromis zakłada, że dwie strony ustępują. Wy na razie oczekujecie, że my będziemy ustępowali. I powiedzieliśmy, że już ustąpiliśmy. Ale my nie przestaniemy się spotykać tam, bo oni od razu powiedzieli, że nie mają prawa zmusić nas do tego, żebyśmy nie robili tego, co robimy, bo mamy do tego prawo. No ale chcieli jakiś tam kompromis. I ponieważ nie było możliwości wypracowania tego kompromisu, bo nie było woli, myśmy mówili cały czas, prawda? Nie będzie głośno, jest tylko raz w miesiącu głośno, kiedy perkusja jest, a tak jest tak cicho, że nawet ja 5 metrów od uwielbienia nie słyszę, czy uwielbienie gra. I pomyślałam sobie tak, szkoda czasu na to, żeby rozmawiać o czymś, prowadzić rozmowę, która do nikąd nie prowadzi. Pomyślałam, będę głosił Ewangelię, opowiem, co robimy na Kościele. I tak godzinę opowiedziałam świadectwa z ostatniego tygodnia. I zobaczyłem wzruszenie na twarzy tych ludzi. Zobaczyłem jakieś tam przejęcie. Tak? I wychodząc w końcu z Anką, bo już tak skończyłem opowiadać, mówię, dobra, to idziemy. Oni, no dobrze, to idźcie. I jeszcze tak zapytali, czy może jeszcze kiedyś przyjdziemy, jak będzie taka potrzeba. Mówię, nie ma sprawy, mogę przyjść za jakiś czas znowu wam opowiadać świadectwo, jeśli chcecie. I schodzimy z Anką i powiedzieliśmy tak, warto było poświęcić 1,5 godziny czasu. To nie był czas zmarnowany na to, żeby głosić dzieło Boże. Tak, ja nie jestem administratorem. Administrator to by pewnie spisał umowę, kompromisy, pieczątki postawił i się trzymał od A, prawda? A ja powiedziałam, co my możemy zrobić, co możemy tym ludziom zaproponować, do czego się zobowiążemy, że spotkamy się z tymi ludźmi, którzy piszą na nas donosy. Spotkamy się po to, żeby głosić im Ewangelię. Żeby nie wypracowywać kompromisów, tylko żeby zaświadczyć o Bogu. I wyszliśmy i Anka też była zadowolona, że właśnie do tego zostaliśmy powołani. A świadectwo, bo to jest świadectwo, jest niezwykłe, bo 2 dni wcześniej pomyślałem sobie o tym, że powinniśmy jakoś dotrzeć do ludzi wpływowych w tym mieście, że oni też muszą usłyszeć Ewangelię. I Bóg tak sprawił. Ale zobaczcie, ewangelista to jest ktoś, kto głosi Boże Słowo, wykorzystuje sposobność do tego. Jutro będziemy mieli pogrzeb. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Umarła kobieta, która przychodziła na kościół uliczny. I ona bezrobotna była, nie była bezdomna, była bezrobotna po eksmisji. Ja poznałem jej syna i spędziłem z nim piątek jeżdżąc i załatwiając sprawy pogrzebowe. I kiedy z nim rozmawiałam, powiedziałam, to musisz zrobić, to musisz zrobić, to musisz zrobić. Później pojedziemy do księdza, prawda, i tam będziesz z księdzem rozmawiał. Ale jeśli się nie dogadasz z nim, to ja z przyjemnością pomogę ci w tym i pochowam twoją mamę. I on tam z ostatniego urzędu wychodzi i mówi tak, ja nie chcę jechać do księdza. Zapytał mnie, czy możesz pochować moją mamę. I mówi, myślę, że mamie by to nie przeszkadzało, ona ciebie znała. I powiedziałam, oczywiście. Więc jutro na cmentarzu miejskim w Karakulach o 10:00 będziemy mieli pogrzeb kościoła ulicznego, taki ala kościół uliczny. Nie będzie trumny wystawionej w sali, będzie tylko na świeżym powietrzu. Ja tam powiem kazanie, oczywiście ewangelizacyjne, będę mówił do żywych. I jeśli masz możliwość, masz wolne i chciałbyś być razem ze mną, to cię bardzo serdecznie zapraszam. Ten cmentarz miejski, mam nadzieję, że już kojarzycie, gdzie jest, w stronę na Supraś.
jest tam taka strzałka mówiąca o tym, że można dojechać. Do tego jest powołany ewangelista. Jeśli czujesz, że jesteś powołany do tego, żeby głosić Ewangelię, no szczególnie powinieneś ze mną gdzieś wejść w jakieś relacje. Ja mogę cię nauczyć, jak wykorzystywać wszystkie nadarzające się okazje, albo te nawet, które nie nadarzają się do tego, żeby głosić Ewangelię. Innych uczynił duszpasterzami, inaczej mówiąc pastorami, tymi, którzy w imię Jezusa zajmują się owcami, którzy leczą, którzy odnajdują, którzy dzwonią, którzy troszczą się, prawda? Ja nie zadzwonię do ciebie, jeśli nie będziesz tydzień na nabożeństwie. Po miesiącu mogę nie zadzwonić. Tak? Ale jakiś duszpasterz, ktoś, kto jest powołany właśnie do tego, to zrobi. I nie traktuj go, że on jest wścibski. To jest człowiek, który jest powołany do tego, żeby troszczyć się o tych ludzi, którzy gdzieś tam może się gubią, może są chorzy, może potrzebują pomocy. Więc jeśli uważasz, że Bóg cię powołał do tego, żebyś był duszpasterzem, my w Kościele mamy takich ludzi. Takich ludzi, którzy dzwonią. I wy pewnie wiecie, co to są za ludzie, którzy dzwonią. Jeśli Bóg was powołał do tego, żeby być duszpasterzami, musicie z nimi nawiązać relacje i oni was będą przygotowywać. Oni wam powiedzą, pierwsza sprawa, jaki masz pakiet telefoniczny? Ile minut darmowych? 3000 za mało. Musisz mieć bez limitu. Prawda? Musisz być gotowy, że czasami będziesz rozmawiał bardzo długo przez telefon. Że czasami, tak jak słyszałem od tych duszpasterzy, włączysz głośno mówiący i będziesz różne rzeczy robił i słuchał, co ten człowiek ci mówi. I reagował na to, prawda? Więc zobaczcie, Bóg powołał innych na duszpasterzy, innych na nauczycieli. Nauczyciel to jest ten, który dzieli włos na czworo. Który czyta fragment i mówi tak, o, tam 8 tłumaczeń tego fragmentu. 7 interpretacji. Jedna właściwa. Nie wiem za bardzo, która. Taki nauczyciel, który gdzieś tam porządkuje pewne sprawy. Który jest zainteresowany tym, żeby człowiek przeszedł kurs alfa, ale później doszedł aż do końca. Tak? W tym rozwoju, w tym uczniostwie. Żeby naprzód postępował. I to wszystko, to są jakby podstawowe służby. I to wszystko uczynił Jezus po to, żeby przygotować nas, was, nas, do tego, byśmy budowali ciało Chrystusa, byśmy byli przygotowani do tego, żeby wspierać to, co się dzieje w naszym Kościele i byśmy byli przygotowani do tego, żeby zostawić naszą społeczność, bardzo fajną społeczność i rozpocząć coś nowego. Po to istniejemy. Nie po to, żeby było nam wygodnie, ale po to, abyśmy zaczęli zmieniać dzięki Jezusowi rzeczywistość, w której jesteśmy. Słuchajcie, my w tej chwili otworzyliśmy nowy kościół. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Specyficzny. Nie będzie żadnego zdjęcia z nabożeństw. To jest kościół na Hetmańskim. W więzieniu. I to jest rzecz niezwykła. Byliśmy, ja się starałem od 1,5-2 miesięcy, żeby te nabożeństwa tam się odbywały. Jesteśmy po pierwszym. I to było coś niezwykłego, bo ustaliliśmy, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy 14 chętnych. Wywołaliśmy ich. Byliśmy w takiej niewielkiej sali. Oni przyszli. Ja się przedstawiłem, powiedziałem, zacznijmy od śpiewania. Rozdaliśmy śpiewniki. I mówię, panowie, to nie mam talent. Nie potraficie śpiewać, możecie mruczeć. I wczoraj większość mruczała. Prawda? Fajnie było zobaczyć ludzi z takim 20 lat w kryminale, czy tam ileś w kryminale, takich już starszych w tatuażach, jak mruczą, albo młodych, przypakowanych, którzy coś tam próbują o Jezusie śpiewać. I ja byłem szczęśliwy, bo byliśmy w sali, która pomieściła te 11 osób, nas było czworo, więc w sumie 15 osób, prawda? Czyli myślę sobie, pełna sala ludzi, super. I głosiliśmy słowo, świadectwo i tak dalej, odpowiadaliśmy na pytania i w końcu zadałem im pytanie, może wy macie jakieś oczekiwania? Może wy chcielibyście mieć jakiś wpływ na to, jak będą wyglądały te nabożeństwa? I jeden z nich powiedział coś takiego. Po pierwsze, jest 300 osób osadzonych tutaj w więzieniu. Ta sala tylu nie pomieści. Mówi, trzeba zmienić salę.
na większą. Mówi, i powiedział mi, gdzie jest większa sala. Po drugie, nie może być tak, że ty wywołujesz po nazwiskach. Bo wszystkich nazwisk my nie znamy, my nie jesteśmy w stanie po oddziałach chodzić i chętnych zbierać. Musisz zrobić tak, że będzie ogłoszenie, że są nabożeństwa i każdy chętny będzie mógł przyjść na zasadzie otwartej. Prawda? Tak mnie poinstruował. To, co dla mnie wydawało się obfitością, tak? Myślę, o, ale zaczęliśmy dobrze. 11, fajnie. To on powiedział, to za mało. Tu jest więcej osób. My nie możemy do nich dotrzeć, bo to jest jednak więzienie. Oni, to jest więzienie o charakterze półotwartym, więc mogą po całym piętrze chodzić, ale na drugie piętro już nie mogą. Prawda? A tam też są jacyś ludzie i są jeszcze jakieś inne oddziały i tak dalej. Jeszcze dokładnie tego nie znam. I to jest coś niezwykłego, to jest zachęta. Rzeczywiście będę musiał w tym tygodniu udać się do kierownika i powiedzieć, że troszkę chcę zmienić zasady tych spotkań. Ale zobaczcie, to jest to. Przygotowujemy świętych do dzieła posługiwania. Ja zaczynam z chłopakami tam chodzić i myślę, że bardzo szybko nie będę musiał, że oni sobie sami poradzą. Będę chciał, ale te spotkania w kościele na Hetmańskiej będą się odbywały niezależnie od tego, czy ja będę, czy nie będę. To są ludzie, ci, którzy przyszli, to już dobrze wyedukowani biblijnie. Już Biblię w małym palcu mają. Jeden z nich, Adam, zadał mu pytanie, no dobrze, a jak Bóg ma na imię? A ja do niego, a które chcesz? W którym momencie historii? Bo mówię, wiele miał i się objawiał. On taki trochę zaskoczony. To mówi drugie pytanie, to jak się modlić? Do kogo? Też mu odpowiedziałem. I tak troszkę porozmawialiśmy, mam nadzieję, że będziemy się gdzieś tam poznawać. To wszystko, do czego jako społeczność zostaliśmy powołani, to to, żeby przygotowywać świętych do dzieła posługiwania. Słuchajcie, mnóstwo jest tych rzeczy, prawda, które już robimy. Ale ja chciałbym, żebyśmy jako Kościół chodzili do następnych miejsc. Jest poprawczak, w którym są młodzi ludzie. Jeśli nie usłyszą Ewangelii, jeśli nie zostaną sprowadzeni na dobre teory, to trafią do kościoła na Hetmańskiej. Tak? Ale ja nie chcę, żeby oni trafiali do kościoła do Hetmańskiej. Tam już jest 300 osób. Tam już jest możliwość z nimi pracowania. Ja chcę, żebyśmy mogli jako społeczność chodzić do poprawczaka i tamtym ludziom głosić Ewangelię. I są potrzebni ludzie do tego. Są potrzebni ludzie, którzy są powołani. I są potrzebni ludzie, którzy zostaną przygotowani przez tych, którzy już potrafią takie rzeczy robić. Przez tych, którzy już mają jakąś służbę. Przez tych, którzy wiedzą, jak pewne rzeczy w praktyczny sposób przeprowadzić. Jak to chcenie, żeby było spotkanie, przeprowadzić w wykonanie. Uczynił to po to, aby wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań. Jesteś powołany do pracy i masz wykonać to zadanie, do którego zostałeś powołany. Będziesz apostołem? Nie wstydź się tego, przyjdź do mnie, powiedz o tym. Spróbuję rozpoznać to apostolstwo w tobie i zmotywować się do ciebie do tego, żebyś w umiejętny sposób się do tego przygotował. Jesteś powołany na proroka? Nie wstydź się tego, przyjdź do mnie. Będę starał się to proroctwo w tobie rozpoznać i przygotować się do tego, żebyś mógł usługiwać i żeby nie skończyło się tak, że pierwszy raz prorokowałaś i stos kamieni w twoim kierunku poleciał. Prawda? W naszym zborze chyba jeszcze nie nosimy kamieni. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeśli zostałeś powołany do tego, żeby być ewangelistą, duszpasterzem, nauczycielem, za tydzień jeszcze będę dalej mówił o tym, jakie te możliwości powołania w Kościele są. To też nie od razu po powołaniu możesz tą osobą zostać. Musisz zostać do tego przygotowany, wyposażony. Tym, który przygotowuje, wyposaża jest absolutnie Jezus. Ale Kościół rozpoznaje to powołanie. Kościół to powołanie może gdzieś w czyn jakiś konkretny i w służbę doprowadzić. Zobaczcie, jest bardzo dużo możliwości, naprawdę. Zacząłem od tego, że Kościół jest w przyspieszeniu. To jeszcze nie jest przebudzenie. To jest przyspieszenie. Dużo ludzi się nawraca. Powinny powstawać następne grupy. Powinniśmy myśleć o kolejnych miastach, w których nie ma kościoła. Powinniśmy myśleć o kolejnych miejscach tutaj zamkniętych, gdzie ludzie są izolowani, bo inni się ich boją, po to, żeby głosić im Ewangelię. Coś niezwykłego. Rozmawiałam wczoraj z moją siostrą i ona obserwuje tą naszą aktywność i mówi tak, ty się nie boisz? A ja czego? No przecież ty się spotykasz z ludźmi, którzy mogą ci zrobić krzywdę. Ja mówię, dlaczego mieliby mi zrobić krzywdę? I to też taka zabawna historia, bo kiedy szliśmy wczoraj do więzienia, to oddziałowy,
Tak popatrzył na nas i mówi, taki miał aparat, myślę, aparat, zdjęcia będziemy robili, co to jest? Ja mówię, co to jest? A on mówi, nie no, jak tam będzie zagrożenie, żebyście nacisnęli, to będzie taki hałas. I tam my przybiegniemy. I mówi do nas, potrzebujecie tego? A ja, no nie. A on tak powie, no nie, nie potrzebujecie. I poszliśmy bez tego dźwiękoszczelnego, jakiegoś hałaśliwego sprzętu. No, czy ja się boję? Ja się Boga boję. Ludzi? Chyba nie. Boję się nie robić tego, do czego zostałem powołany. Boję się bać się ludzi i nie czynić tego, do czego zostałem powołany. Tak? Chcę wypełniać Boże powołanie. Chcę przygotowywać świętych, czyli nas wszystkich tutaj, do tego dzieła. Zobaczcie, Bóg nie jest ograniczony. Jedyne, co może go ograniczyć, to nasza zgoda lub niezgoda. Ale jeśli my powiemy nie, to on znajdzie kogoś innego. Pójdzie do innej społeczności. Znajdzie innych ludzi, którzy będą chętni, którzy nie będą aż tyle mieli wymówek, co Mojżesz, prawda? W końcu Mojżesz poszedł i wyprowadził. I to jest rzecz niezwykła, bo tak jak Mojżesz zapierał się tego, że nie chce wykonać jego woli, to później widzimy absolutną zmianę. I kiedy role się odmieniły i Bóg już tracił cierpliwość do narodu wybranego i mówił, zniszczę ten naród, to Mojżesz mówi, nie, absolutnie. No co ty, Boże? No przecież wszyscy będą mówili, co to za Bóg wyprowadził swój naród i tylko po to, żeby zniszczyć. Nie możesz tego zrobić. Zobaczcie, jaka zmiana. Od człowieka, który nie chciał wejść w Boże powołanie, który kwestionował Boże powołanie, do człowieka, który nawet z Bogiem, to tak brzmi zabawnie, ale nawet z Bogiem wykłócał się o to, żeby Bóg zaniechał gniewu w stosunku do ludzi, których wybrał. I wierzę, że Bóg będzie nas tak powoływał. Że już powołuje. Że już niektórzy z was wiedzą, że nie wystarczy wam siedzenie w tych wygodnych miejscach. Że nie wystarczy wam to, co robimy na kościele ulicznym. Że już jest za mało, że chodzimy do więzienia. Że już jest za mało, że są jakieś grupy domowe. Że będziecie chcieli czegoś więcej. Nie dlatego... Nie dla chcenia, ale w ten sposób będziecie odbierali Boże powołanie i staniecie się apostołami, będziecie wyjeżdżali do miasta i przy naszej pomocy, współpracy zakładali kościoły. To jest ekscytujące. Kiedy my ze Sławkiem spotykamy się z pastorami i opowiadamy o tym, co się u nas dzieje przez ostatnie 2 lata, to oni patrzą na nas jak na jakiś wynalazek. Bo większość tych ludzi spotyka się po to, żeby narzekać, jak mają źle. Że się nikt nie nawraca, że ta Ewangelia, że to taki mozuł, trud i tak dalej. I kiedyś byliśmy ze Sławkiem w takim wykładzie duchowym, jak tam Ducha Świętego zaangażować w to, żeby Kościół się rozwijał. I przyszliśmy na ten wykład, trochę spóźnieni. I tak słuchamy i po 15 minutach tak ja do Sławka, co my tu robimy? Narzekają. Przecież ja tu nic się nie dowiem, co mógłbym później przenieść do kościoła i kościół by jeszcze mógł coś zrobić. Przecież oni narzekają. Ale była też taka możliwość mówienia. Więc ja coś powiedziałem, Sławek coś powiedział. Ja coś powiedziałem, Sławek coś powiedział. I już wszyscy jakby przestali skupiać się na swoim narzekaniu, zaczęli tylko nas słuchać. Ja mówię, można. Ludzie, macie potencjał. Macie w swoim kościele ludzi, którzy są przygotowani, a jeśli nie, to przygotujcie ich do tego, żeby posługiwali innym. Nie skupiajcie tak zwanej władzy we własnych rękach. Zobaczcie, jest tyle wydarzeń i ja nie muszę w nich brać udziału. Ja bym chciał w każdym. Prawda? Jeśli ono ma jeszcze charakter ewangelizacyjny, absolutnie chciałbym w każdym, ale nie muszę. Dlaczego? Bo wiem, że Chrystus jest z tymi, którzy te rzeczy robią. Na grupach domowych, na grupie wsparcia, na jutrzejszym uwielbieniu, na kościele ulicznym, na Alfie, gdziekolwiek jeszcze. Do tego zostaliśmy powołani jako Kościół, przygotować świętych do dzieła posługiwania. Jeśli już jesteś trochę dłużej wierzący, to masz wpływ na tych, którzy się niedawno wrócili. Ja podałem 5 służb takich podstawowych. Powiedziałem, że za tydzień będę mówił o kolejnych i kolejnych. Nie znajduję, z przykrością muszę to powiedzieć, nie znajduje służby krytykowania. Jeśli do tego Cię Bóg powołał, nie przygotowuj świętych do dzieła posługiwania. Nie przygotowuj.
Nie przygotowuj do tego, żeby nauczyli się krytykować tak jak ty. Nie ma takiej służby. Są inne. Jeśli zostałeś powołany do duszpasterskiej albo do jakiejś innej, dziel się tym swoim doświadczeniem. Wspieraj tych ludzi. Nie przejmuj się, że będą lepsi niż ty. To jest coś niezwykłego. Tak? To powinno być czymś, co charakteryzuje każdego nauczyciela, że pragnie, żeby jego uczeń był lepszy niż on. Więcej osiągnął. Coś więcej zrobił. A musimy mieć świadomość tego, że wszyscy jesteśmy zaangażowani, powołani, żeby służyć i pracować na chwałę Chrystusa. Do tego jako Kościół jesteśmy powołani, aż wszyscy dojdziemy, dalej tam jest napisane, do pełni poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i tak dalej. Słuchajcie, Pismo Święte mówi o tym, że musisz stać się jak dziecko, żeby uwierzyć w Boga. Ale w myśleniu, w służeniu, w budowaniu Kościoła masz być dorosły i dojrzały, a nie jak dziecko. Jakoś to będzie. Paweł mówi, powołani do tego, żeby wyposażać innych, żeby pomnażać, żeby rozwijać, żeby budować, żeby wzmacniać, żeby uczyć, żeby przekazywać, żeby dzielić się tym, co się samemu otrzymało. Do tego zostaliśmy powołani. I Bóg się będzie do tego przyznawał, moi drodzy. Bóg się będzie przyznawał do tego, co robimy, co mówimy, w jaki sposób głosimy. Chodzi o to, byśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez falę, unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się coraz bardziej. Kościół jest powołany do tego, żebyśmy się rozwijali, nie zwijali. Fajnie, prawda? Teraz jest taka moda na rozwój. Prawda? Ludzie tam się szkolą, coaching, mentoring i to wszystko, samorozwój. Kościół jest miejscem, gdzie również możesz się rozwijać i powinieneś się rozwijać. Rozwijali się coraz bardziej, przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sposób łączy się z innym, wzajemnie je zasila i dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Do tego jako Kościół jesteśmy powołani. Jest praca do zrobienia. To jest odpowiedź na tych, którzy byli na piątkowym spotkaniu na pitewnym i mówili, że chcą być bardziej zaangażowani. Jest praca. Ja się cieszę, że ta potrzeba wychodzi od was. Wy widzicie, że Kościół coś czyni, robi i chcecie brać w tym udział. I chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Módl się w taki sposób. Jezu, jestem. Przez Ciebie powołany. Wyposaż mnie. Pośle. A jeśli jesteś liderem w Kościele, masz już jakąś służbę, to módl się w taki sposób. Jezu, spraw, abym pomógł tym nowo powołanym wejść w służbę. Abym pomógł ich, nauczył ich posługiwania w tym, do czego zostali powołani. Aby przekazał im te najważniejsze wartości, które od Ciebie otrzymali. Modlimy się. Jeśli nie jesteś jeszcze w żadnej służbie, to mów. Boże, jestem. Poślij. Tak? Nie mów, jestem Jankarą. Nie mów, jestem kobietą. Nie mów, jestem młodzieńcem, jestem starcem. Nie mów tak, jak możesz. Mów, Boże, jestem. Poślij. A jeśli jesteś liderem, mów, Boże, jestem. Użyj mnie. Bym wyposażył, bym pomógł, bym nauczył, bym przekazał to, co od Ciebie otrzymałem, tym następnym. Jezu, jestem gotowy do tego, żeby rozpoznawać Twoje powołanie. Gotowy do tego, żeby uczyć tych, których Ty powołujesz, których Ty wyposażasz, dajesz pragnienie służenia, aby uczyć ich tego, w jaki sposób to mają czynić. Boże, chcę być gotowy tym, aby dzielić się tym wszystkim, co przeżywam z Tobą, co z Tobą doświadczyłem, czego się nauczyłem. Boże, użyj mnie do tego. Chcę przygotowywać świętych do dzieła posługiwania. Ja już dawno wiem o tym, że nie jestem w stanie sam nic zrobić.
zrobić, że potrzebuję absolutnie Ciebie i Ciebie mam i potrzebuję innych, którzy będą to pragnienie zmieniania tego miasta, to pragnienie głoszenia Ewangelii nosili w swoim sercu i będą gotowi do tego, żeby się zaangażować w Panie, na full. Panie, wierzę, że teraz działasz, że teraz mówisz do każdego z nas indywidualnie, że chcesz, abyśmy trwali w Tobie, że chcesz nas wyposażać i chcesz nas posyłać wyposażonych, przygotowanych do tego zadania, do głoszenia Ewangelii, do duszpasterstwa, do apostolstwa, do proroctwa, do nauczania. Panie, działaj przez Ducha Swego Świętego. Czyń to. Czyń to, Boże. Czyń to, Panie. Czyń to, Boże. To jest to miejsce najlepsze do tego, aby się uczyć. To jest to miejsce najlepsze, gdzie Duch Twój Święty działa, gdzie Ty jesteś głodny. Do tego, abyśmy odbierali powołanie Twoje. Abyśmy brali je i później wypełniali. Boże, dziękuję Ci za tych wszystkich, do których mówisz. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy będą teraz przekazywać, uczyć to, czego sami od Ciebie się nauczyli. Dziękuję Ci za te pomnażanie. Że nie mamy liderów do tych miejsc, w których mówiłem, że Ty powołasz. I w stosownym czasie ich wyślesz. I będziemy mogli widzieć kolejne przyspieszenie, kolejnych ludzi dzięki temu naszemu poświęceniu, zbawionych, kolejnych ludzi pojednanych z Tobą. Tobie niech będzie chwała, Panie. Tobie niech będzie cześć.